Witajcie w wyjątkowym odcinku Jazdy Gwiazdy, w którym będzie jeden kierowca i jeden kapitan. Dzisiaj z kapitanem na pokładzie garbusa będziemy dowodzić i lecieć w tym odcinku. Zapraszam bardzo serdecznie. Jedziemy. Panie Piotrze, najważniejsza rzecz, bo są ludzie, mów którzy... Mów mi Piotrek. A ja Czesiek. Piotrek Lipiński, proszę. Ta-da. Wielka gwiazda nasrana na pagonach, jak to mawiają znawcy. Jest tutaj spory stopień, to jest tak, że się młodsi kłaniają od razu, jak widzą pagony. No nie, niekoniecznie 4, to znaczy I don't like work. Welcome everybody. A okej, okay, dobra, to rozumiem. No. Piotrze, bo są ludzie, którzy boją się latać. Ja sobie zawsze tłumaczę, że z jednej strony to jest mega fizycznie skomplikowana rzecz, że wy jako piloci powodujecie, że te wielkie maszyny, kilogramy unoszą się, łamiąc prawa fizyki, ale z drugiej strony jesteś też normalnymi ludźmi, którzy płacą rachunki, potrafią być zmęczeni, mają kuchnię w domu. Tak. Czy to jest normalna praca, czy to jest magia dla was? Nie dla wszystkich, ale dla większości to jest pasja. No co, ty latasz z zajawki, jesteś kapitanem lotów i masz pracę, bo uwielbiasz latać po prostu? Dokładnie tak. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Mi się wydaje, że większość z nas jest dokładnie takich. To jest coś, co chcieliśmy robić i robimy. I normalnie zazdroszczę sam sobie codziennie. Czasem mogę być zmęczony, włożę mundur, od razu jest lepiej. Zobaczę samolot, to wow. Usiądziemy za sterami i jest całkowity git. Jest tak, że jeden z największych fetyszów kobiecych to jest właśnie pilot? To jest tak, że działa to jednak jak magnesik? I jeszcze tego nie zauważyłem. Naprawdę? No, mamy drzwi zamknięte do kokpitu przeważnie. Nikt za bardzo tam niestety nie może nas odwiedzić, w związku z tym raczej no nie widać nas tak bardzo, chyba że przechodzimy do samolotu terminala. Ale jak przechodzicie z tymi walizeczkami, zawsze idzie najpierw ekipa, to widać, że to oni idą, to te kobiety jednak wzdychają tam, nie? No nie wiem, wiem, że faceci wzdychają do dziewczyn. To one... prawda, no ze stewardesami tak, tak jest. A co do zamkniętych drzwi, bo wy macie teraz drzwi zamknięte, od kiedy jest zmiana przepisów i bezpieczeństwa, że nie można ani zaglądać, ani nie mogą być. Czy ty się czasem boisz, że ktoś porwie ciebie albo twój samolot? Nie, te drzwi są dosyć grube, prawda? Są naprawdę zbrojone i w ogóle. Nie, nie mam. Oczywiście my jesteśmy odcięci. Można wejść do kokpitu za zgodą, po lądowaniu na przykład, jeżeli się ktoś tam zgodzi. Aha. I zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście po lądowaniu silniki nie chodzą, także spokojnie, nikt nie porwie. Poza tym, jak my latamy, no, takie fajne dystancje, to kto by nie chciał lecieć na przykład na Kanary, czy na Maderę, czy gdzieś do Dubaju? No to raczej się inne loty porywa niż takie jak nasze. Coś mi się wydaje, że po tych wszystkich incydentach, gdyby coś takiego było, to by ludzie jednak skoczyli na taką osobę. Myślisz? No, mi się wydaje, że tak. Powiedz mi proszę, bo to jest zagadka od lat. Klaskanie po lądowaniu to wieść czy nie? Nie tylko Polacy klaszą, klaszą na całym świecie, naprawdę. Włosi i Niemcy i Amerykanie. Także czasem to wiemy, czasem nie. Tak naprawdę to my nawet nie pamiętamy, jak wylądowaliśmy po 5 minutach. Ty lecisz, ty jesteś kapitanem, bo jest kapitan, pierwszy oficer, lądujecie razem, to potraficie się pochwalić jeden drugiemu, że o dzisiaj spoko, ale przecież to jest naturalny po prostu cykl robotowy taki, że myślisz, dobra, wylądowałem i koniec, historii. Nie, no to było ty, ale przywaliłeś, bo było ty, dobre to lądowanie było. No a co z ludźmi, którzy się boją? Miałeś taką akcję, że tam ludzie mieli jakieś ataki paniki na pokładzie? Wiele razy, nawet ludzie z tej branży fajnej tutaj, z pozdrowieniami dla wszystkich. Tutaj ludzi z telewizji, radia i z teatru. A co, gwiazda ci się jakaś zeschizowała na pokładzie? Czy jest to naprawdę niebezpieczna robota? Dla ciebie jako człowieka, który chodzi do pracy, procent tych spadających samolotów jest w ogóle najbezpieczniejszy transport, to wszyscy wiemy, statystyki to udowadniają, ale bardzo ważne pytanie, czy ty uważasz, że masz niebezpieczną robotę? Czy jesteś saperem, w ogóle takim żołnierzem, czy to jest normalnie jeżdżenie, jakbyś taksówką jeździł po mieście? Bym powiedział, że mamy bezpieczniejsze niż taksówką po jeździe. Nikt przeważnie mi w tyłek nie wiedzie, nikt nie jedzie w bok, ani nic takiego, co jest według mnie dosyć okej. Okay. Kiedyś było tak, że jeżeli ktoś miał niebezpieczny zawód, to nie dostał na przykład ubezpieczenia na życie. No, ubezpieczenie na życie mam. Masz? Tak jak kredyt, tak, bo kredyt jest, prawda, to wszystko musi być. A jak są mega turbulencje, bo ja tym samolotem? To włączamy znak zapięcia pasów. Może zacząć rzucać, po co sobie guza nabić.
A powiedz, miałeś kiedyś taką sytuację, w której bałeś się, że spadniesz w ogóle? Nie, miałem jakieś tam oczywiście usterki czy coś takiego. No. Ale jak powiedziałem, to nie są chwile grozy. My mamy swoje procedury, mamy swoje książki mądre, prawda? Mamy radio, żeby się kogoś w razie go zapytać. Powiedzmy, że mamy awarię systemu A jakiegoś tam. No. Pamiętamy, że przeważnie mamy system B i C. To też jest taka rzecz, że ludzie myślą, a jeżeli mam coś na wali, to jest koniec. Nie, to jest naprawdę początek. A propos bezpieczeństwa jeszcze, jak to jest z tymi cholernymi telefonami? Całe lata nam zabraniali, teraz w Stanach w ogóle to się gdzieś odchodzi od tego i teraz już w ogóle niedługo będziemy, jest już Wi-Fi na pokładach. Są Wi-Fi na pokładach. Ale to dlaczego my musimy wyłączyć te telefony? To jest jakaś teoria spiskowa? Jesteś za młody jeszcze, żeby pamiętać rok 2000. Ludzie się obawiali, że jak przyjdzie rok 2000, to wszystkie komputery działały 99 i 00. Nie wiadomo było, co z nimi będzie, no. Jak się zrobi na 00. Komórki weszły parę lat dopiero wcześniej i te samoloty nie były sprawdzane pod tym kątem w żaden sposób, certyfikacyjnie. Teraz tak naprawdę samoloty już są bardziej sprawdzane, wszystko wiadomo. W związku z tym ten temat odchodzi do lamusa, tym bardziej, że te komórki są tak naprawdę już bardzo z tyłu od elektroniki, od tej całej awioniki, która jest w nosie samolotu. A powiedz, co jest najbardziej irytującego, jeżeli chodzi o pasażerów? Co możemy zrobić najgorszego w samolocie, takiego, że szlak cię może trafić i twoją ekipę szlak trafi? Oczywiście numer jeden stan wskazujący i kłócenie się, że nie, że im się coś należy. Chodzi o palenie i później kłócenie się, że się nie paliło, albo zwalenie na kogośkolwiek. Naprawdę są niefajne rzeczy. Też nie jest fajnie, jeżeli ktoś nam grozi w jakikolwiek sposób. Ogólnie trochę szkoda, że nie jest jak w Stanach, że przyjdzie paru panów w kominiarkach, choć w Stanach nie mają kominiarek i wysiądą tego gościa za bebechy i będzie z nim koniec. Byłeś w Egipcie? Nie. Nie. Okej. Okay. Wiesz, tam policja jest trochę, ma inne podejście do ludzi. Mhm. I jeżeli ktoś pali i jeszcze jest niemiły, chamski, arogancki i nie widzi, czy nie chce zrozumieć, jak bardzo to jest niebezpieczne, to wiesz co, niech oni go sobie wezmą na te całe wakacje i go skubią. Tak i kurczę mój pan na życie. Wrócę do tego teamu, no bo zawsze mi się wydawało, że piloci pilotami, jakby przód przodem, a stewardessy stewardesami. Czy to jest naprawdę tak, że ty jak wiesz, dowiadujesz się, bo to nie jest tak, że latasz z przyjaciółmi, tylko patrzysz w grafik, że latasz z tym i tym, to jesteś zobowiązany, żeby to było jak na wyprawie wysokogórskiej, że musisz z nimi zawsze mieć tamę, cokolwiek by się nie działo, ze względów bezpieczeństwa właśnie? Nie, no ludzie będą ludźmi. Oczywiście mamy swoje procedury, które mówią bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Jeżeli nawet dają mega kasę, a jest kiepska atmosfera, to ludzie tam długo nie wytrzymują. Z drugiej strony może być mniej kasy, a super atmosfera i ludzie mówią, wow, ale mi się dobrze pracuje. Czy to jest tak, że zarabiacie bajońskie sumy? Czy to jest normalna praca, w którą mógłbyś porównywać do standardowego, nie wiem, sklepikarza, pracownika korporacji? Czy to jest tak, że wy jesteście tą ekstraklasą, jeżeli chodzi o hajs? Nie, ja się czuję, że jestem taki typowy middle class. Wszystko zależy, w jakiej linii pracujesz. Ja pracuję w liniach czarterowych. Mhm. Dużo mnie w domu nie ma. Mhm. Wiesz, jak to jest. Wylatujesz, nie macie dwa tygodnie, wracasz, bo marynarz klasyczny. Dokładnie. A powiedz, Piotrek, czy zdarzyło ci się kiedyś lecieć jakimś takim prywatnym jetem z jakąś turbo super gwiazdą? Miałem jakieś super turbo gwiazdy na pokładzie i wielu polityków, i premierów, i królowe i tak dalej. A ty ma odrzutowce spoko, czy raczej wolisz, jak jest pełny PKS ludzi, wycieczka i pasy zapięte i darcie japy? Staramy się pozytywną energią załogi przenieść to na pasażerów. Jeżeli oni będą zadowoleni, to będzie wszystkim łatwiej, wszystkim będzie lepiej i będzie mega przyjemniej. Czy to jest tak, bo nad tą wersją chmur, znaczy tą warstwą chmur, tak, gdzieś u góry, wy macie zawsze słońce. Tak. Ty przychodzisz do roboty i zawsze masz słońce. Tak. Czy ty myślisz, że jak skoro przyjmujesz tyle witaminy D, to jesteś szczęśliwszym człowiekiem, dlatego że codziennie wstajesz, nie jesteś jak my biedni Polacy, że smog, dramat, chmury i klops, słuchaj, tylko że codziennie ładujesz po prostu prawdziwe słonko prawie jako dystrybutora. Żebyś wiedział, powiem tobie tak, w zimie przeważnie jest mniej latania. I wiem, że na przykład teraz, że niektóre osoby nie latają przez dwa tygodnie, no bo akurat jest tego latania mniej. No. I oni mają prawdziwą chandrę, bez latania i bez słońca. A jest możliwe, że jesteś uzależniony od tego słońca? Jestem uzależniony od latania. A słońce to następne. Wiesz, ja uwielbiam słońce, jestem naprawdę ciepłolubnym. Gdybym mógł, to bym mieszkał gdzieś tam, gdzie zawsze ciepło. Kurczę, Polska nie jest jednym z tych krajów, okej? Okay? Dokąd masz następny lot, powiedz? Kanary, tylko nie wiem, która z wysp.
Zazdroszczę. Tak, dziękuję bardzo. Była Madera. Wczoraj Madera, jutro Kanary. Takie zapraszam, życie pilota. Słuchaj, zapraszam. Jak rozbiję twój samolot, to wygrałem. A dlaczego mój? Zacznij od małych. Tak, drodzy państwo, Piotr Lipiński, kapitan, jak widać na pagonie. Raz, dwa, trzy, cztery. Mistrz przekazji uśmiechnięty facet. Pamiętajcie, zapinajcie pasy. Pozdrawiam. Tak. Ciao.